Nazywamy się After The Sound i przybyliśmy z Żywca. Najpierw graliśmy bardziej takie, powiedzmy, postgrunge'owe klimaty, coś cięższego, coś takiego, na czym się też wychowałem, gdzieś tam ocierającego się o Soundgarden i Creed. No potem trochę od tego odskoczyliśmy, no bo też jakby się zmienił klimat, zmienili się wokaliści, poszliśmy bardziej w stronę taką, która jest lżejsza, która jest jakaś taka, nie jest może mniej żywiołowa, ale jest troszkę szybsza, żeby ta muzyka była taka bardziej porywająca. Gramy alternatywnego rocka z domieszką indie i no, zdarzają się też cięższe motywy. Muzyka tworzy się tak trochę sama, po prostu na próbach. Każdy coś dokłada od siebie. Zwykle jest tak, że ktoś przynosi jakiś fundament utworu, tak? Jakiś zarys, potem się go rozwija. Najczęściej jest to zarys, który jest też z linią od razu wokalną, tak żeby to się wszystko jakoś kleiło, no i każdy wnosi do tego swoje inspiracje, tak? Mateusz wnosi trochę inspiracji funkowych, ja wnoszę bardziej rockowe inspiracje, Dominik w sumie słucha wszystkiego, więc wnosi wszystko do tej muzyki. A jest też kaczuszki, a jest też takim perkusistą, który potrafi komponować, więc to jest fajna sprawa, strasznie to pomaga. Zaczynaliśmy troszeczkę od innego klimatu, to jest tak, takie właśnie postgrunge'owe, dosyć cięższe granie, takie nie cięższe w stylu, że więcej przesteru na gitarze, tylko po prostu takie mniej melodyczne, osadzone, takie brudne bardziej. A teraz gramy też troszeczkę tych takich już tonów weselszych wkładamy. Jest to troszeczkę tego popu tam przemycamy delikatnie, żeby to było takie bardziej przystępne, ale dalej koncepcja jest taka, że po prostu gitary, mocne przestery i tak dalej. No. Jako ostatni członek zespołu dołączyłem. Chłopaki grali już wcześniej. Spotkali się, nie wiem jak się spotkali. Oni pewnie rozwiną myśl, no ja się spotkałem. Na Żywcu. Na Żywcu się spotkali. Wszędzie jest Żywiec. Każdy problem, który na nas otacza, staramy się odzwierciedlić w muzyce. To jest zawsze spotkanie różnych charakterów i kwestia jest tego, żeby się jakoś dotrzeć w taki sposób, żeby każdy potrafił każdego zrozumieć i gdzieś tam te wady i zalety jakby dostrzec, tak? Zaakceptować. To jest bardzo ważne. Bijemy się. A jak to bijemy się na próbach, dokładnie. Dominik mnie raz werblem przywalił, także tak to wygląda. Faktycznie, perkusja jest takim instrumentem, że się można wyżyć, a że człowiek już po 30 musi być taki stonowany, spokojny, poważny, to przynajmniej jest ten odpoczynek na perkusji, że można dać upust tym emocjom, także warto, polecam. Teraz jest bardzo duży progres w porównaniu z tym, co było kiedyś. Także cały czas dalej się rozwijamy, szukamy dalej jakichś swoich nurtów, ścieżek i wszystko chyba zmierza w dobrą stronę.
jesteśmy coraz lepsi w tym, co robimy. Coś o naszej epce. No to wydaliśmy ją w grudniu, jest na niej 5 utworów, w sumie wszystkie zagraliśmy dzisiaj. No jest, są tam bodajże 2 kawałki po angielsku, reszta jest po polsku, stawiamy na polskie teksty, więc w przyszłości też będą pewnie polskie utwory. No i w sumie no, jest energetyczna. Znajduje się tam też Cukier, który był singlem promującym w internecie. No i zapraszamy do słuchania itp. itd. Like a lonely.